Miłośnicy folkloru z pewnością oczekiwali początku czerwca, gdyż to właśnie wtedy odbywa się święto podkarpackiej kultury ludowej w Gaci. Tegoroczny, 13. już Festiwal Tańca Ludowego Gacuk odbył się 2 czerwca w malowniczym otoczeniu Gackiej Górki. Wójt gminy Gać wspominała początki festiwalu. Pamiętam moment, kiedy rozpoczynaliśmy pod urzędem na zwykłej podłodze maleńkiej, a z tyłu stał traktor. Tak, i przypomnę sobie 4 na krzyż zespoły. I wydawałoby się, że ten początek bardzo ciężki. Dzisiaj mamy Gacką Górkę, w międzyczasie na stadionie. Do 2019 roku Gacuk nosił nazwę Przeglądu. Tegoroczna edycja odbyła się pod mianem festiwalu. Myślę, że to jest ze względu na rangę, to raz, a po drugie festiwal otrzymał, jak wspomnieliśmy wcześniej, dofinansowanie. I myślę, że ta nazwa już zostanie na przyszłe przeglądy. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiło 11 zespołów oraz 5 par tanecznych. Komisja konkursowa oceniała przede wszystkim kunszt i wykonanie tańców. Przede wszystkim jest to festiwal folkloru i tańców autentycznych. Przede wszystkim zwracamy uwagę na taniec, na ruch, czy on jest prawidłowo wykonany według tego, jak powinien być wykonany. No, druga sprawa to jest, jak jest wykonany technicznie, czy dobrze, czy nie. Następna sprawa to jest strój. Strój musi być odpowiedni do odpowiedniego tańca. No, następna sprawa to jest sprawa muzyczna. Wiadomo, musi być odpowiedni skład kapeli i powinna to być kapela, a nie jakieś tam na akordeonie przygrywanie, prawda? No cóż jeszcze, poza tym wokal tak samo. Gwara jest bardzo ważna. No jeżeli jest to konkurs mający na celu wydobyć tradycję, no to przede wszystkim na charakter i na czystość wykonania tańca. Także na dobór repertuaru, prawda? Kierownik zespołu tańca ludowego Gacuk wyraziła zadowolenie, że młode pokolenie powróciło do kultywowania tradycji ludowych. Bardzo się cieszę, że młodzież jeszcze chce się uczyć, tańczyć tańce ludowe, nie tylko te nowoczesne i stylizowane, bo wyfruwają, jak mówiłam, tańczą w zespołach studenckich. Moje serce rośnie, że zaszczepili się i kontynuują tę drogę taneczną. Ale niestety no, odfruwają i ciągle pracujemy od początku i mam nadzieję, że to przyniesie efekty. Gośćmi tegorocznego festiwalu były m.in. dziecięce grupy taneczne z Ukrainy. Freaky!